królową bądź. Ja będę kart talią, tasować się będę, aż ręce mi padną. La 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 la. Li 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 li. Wow. Jeny, ale to było słabe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Wieśmina od Netflixa. I o matko, droga kochana, powiem szczerze, dawno mi się tak nic nie chciało, jak to tego omawiać i dlatego tak czekałem z tym na odpowiednią chwilę, ale że odpowiednia chwila nigdy nie nadejdzie, no to zacząłem teraz nagrywać, dlatego będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Bardzo serdecznie witam nowe osoby, które przybyły na kanał. Kanał się rozwija prężnie i dlatego na samym początku chciałbym was poprosić, żebyście nie subskrybowali oraz nie lajkowali tego materiału, ponieważ mi całkowicie odjebie. Natomiast co było w dzisiejszym materiale? No dzisiaj były nudy, flaki, potwory, seks i pieniądze, przy czym seks był bardziej taki a pieniądze no gdzieś tam były, ale niekoniecznie. No, także to tak w dużym skrócie. Wstępnie, jakbym też coś wam powiedział, mniej więcej co może się dziać, kto się pojawi. Niejaka bardzo, nawet nie drugorzędna postać, a dwudziestokrotnie gdzieś tam daleko schowana. No, nieważne, bo wiem, że pierdolę. Lecimy od razu do materiału. Nasz materiał zaczyna się, moi drodzy, od wizji. Wizji Kahira, a raczej jego snu. Nie wiem, czy to jego i Ciri, ale na pewno jego. No i widzimy tutaj płonącą Cintrę. Widzieliśmy Ciri, która również żygała krwią. Oczywiście monolity, mamy rycerza w jakimś tutaj kupraku. I wiecie, same sny Kahira byłyby nawet spoko, gdyby to przedstawione było wcześniej, a nie teraz, bo teraz nagle to się dzieje z dupy, jak większość rzeczy w tym serialu, ale to już inna bajka. I po tym wspaniałym śnie budzi naszego Kahira... Lokajny. Budzi tutaj lokalny sługa, niejaki Emre van Emrys, ponieważ tak naprawdę on w tym serialu jest sługą, bo zauważcie, że on wszystko załatwia sam. On sobie sam załatwi oręż, poszedł do kowala, on sobie teraz będzie budził Kahira i będzie mówił mu o misji, ważnej misji polegającej, moi drodzy, na tym, że ma się udać do Franceski, aby coś tam, bla bla bla. No, także to jest dosyć ciekawe. To jest dosyć ciekawe, że zrobili z Emera sługę. Plus to, moi drodzy, że w tym materiale, a w zasadzie w tym fragmencie, pojawia się coś, co było w książce Plot Twistem, moi drodzy. Tylko oczywiście tego teraz nie znajdę, bo wiadomo. Mianowicie Emer wspomina o swojej córce. I wiecie, czytając sagę, ci, którzy wchodzą na to, to muszą liczyć się z tym, że będę spoilerował po prostu sagę wiedźmińską. No to Plot Twistem... sagi wiedźmińskiej było to, że Ciri była córką Emyra. Natomiast tutaj bez żadnego pierdolenia, bez niczego, od razu jest córką i tak dalej. Przestań o wszystko pytać, tylko oglądaj po prostu. Oglądaj i nie wnikaj. No dobra, no to tak to się dzieje. Potem mamy przerzut, moi drodzy, na taki wspaniały, generyczny tekst odnośnie tego, że my jako czarodzieje, my stróże tego świata, musimy działać razem, aby powstrzymać potęgę Nilfgaardu i zachowują się tu dosyć dziwnie, mianowicie trochę jak wikingowie, nie obrażając wikingów. Dlaczego? Bo wszelkie maści zgody czarodziejów nie są wyrażane ustnie, oralnie bym powiedział, wiecie, po łacinie, bo oralnie oznacza ustnie. To też wiele mówi. W każdym razie, może to pokażę, może nie, zobaczymy. Oczywiście mamy też głównego złola, białego, starego, brodatego samca, który no... Ja mniej więcej miałem taką minę, jak oglądałem ten serial. Mniej więcej. Ale to już inna bajka. Chciałbym wam to zaprezentować. O, proszę bardzo, widzimy to teraz. Proszę bardzo. Oto nasi czarodzieje pukają sobie w krzesła. Takie... Zgadzamy się, kurwa! Nie, no to... Powiem szczerze, to było dosyć dziwne. Nie wiem, czy widzicie też w tle. Nie chciałbym też za bardzo cofnąć, ale jak się przyjrzycie, to tam sobie siedzi doktor Paihivo. Wiem, ściągam od tych materiałów, bo oglądałem, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie nawet przypomina doktora Paihivo. Potem mamy taką rozmowę
Geralta z Ciri, że Ciri nie chce pójść do Aretuzy, a Geralt, no ale czemu nie chcesz pójść do Aretuzy? Ano dlatego, że są tam po prostu, jak Ciri mówi, wredne kobiety, które tylko plotkują, upijają się i tak dalej, i tak dalej. Plus to, że powiedziała Yennefer coś nie tak, bardzo brzydkie słowa powiedziała, no i Yen się pewnie obraziła. Ja tylko Ciri przypomnę ci, że ona chciała cię poświęcić dla mocy magicznej, ale prawdopodobnie już to wybaczyłaś, no bo w sumie nie ma co tutaj było, co było, na chuj drążyć temat, prawda? Następnie Tisaya troszeczkę łechta ego, Yennefer, że w ogóle zajebiście to zrobiłaś i jesteś zajebista i że połączyłaś tych zwaśnionych dupków, aż przychodzi Triss, moi drodzy. I tu mam, o, pięknie trafiłem w kadr, i tu mam pewien taki mały dylemacik. Otóż jak się przyjrzycie na no, klatkę piersiową, powyżej piersi Triss, no to zauważycie blizny. No i same w sobie nie byłyby takie złe. Chodzi o to, że faktycznie ona zdobyła blizny pod Soden. Tyle, że jeżeli dobrze pamiętam, no to ona te blizny ukrywała, bo się ich wstydziła. Czy powinno nas to dziwić, że kobieta ukrywa blizny, szczególnie takie, które szpecą, nie wiem, okolice biustu? Nie powinno nas to dziwić, jest to dosyć wrażliwe miejsce dla pań. No, a jednak ona eksponuje je, co jest dziwne. I ktoś może powiedzieć, ej, chwila. Co ty pierdolisz, że oni tutaj się przyczepiasz się do nich, a do CD Projektu się nie przypierdalasz, no bo tam Triss, po pierwsze miała rude włosy, to raz, a po drugie już nie miała tych blizn. Wiecie, to jest alternatywna kontynuacja CD Projektu, to raz. Więc można wyjść z założenia, że skoro to jest czarodziejka, to mogła te blizny sobie zaleczyć. No, więc to już jest alternatywna wersja, dopóki Andrzej nie potwierdzi, że tak, to jest jakby dalsza część historii, no to to musimy traktować tak na dobrą sprawę, troszeczkę jak legendy w Gwiezdnych Wojnach, nie? Tam macie kanon i legendy, tak tutaj mamy, można powiedzieć, że to jest, no, aż nie chce mi to przejść przez gardło, że to jest kanon, a gry są legendami, tutaj powinna to zakrywać, a tu eksponuje. Mam wrażenie nawet, że z dumą. Ale to już inna bajka. Tutaj tylko wspomina Tisai, że kolejne tutaj uczennice znikają. Co ciekawe, to są półelfki. I w tym odcinku elfów, mam wrażenie, było więcej niż ludzi. Nawet bohaterowie, którzy normalnie tutaj występują, również są elfami. Na przykład Yennefer, która tutaj dziękuję Triss za to, co ona zrobiła w Kaer Morhen. Ja tylko pragnę przypomnieć jedną rzecz, że jeżeli dobrze pamiętam, to Yen zawsze miała taką, no, miała troszeczkę focha, nazwijmy to bardzo delikatnie, że Geralt zaprosił Triss najpierw do Kaer Morhen w sprawie Ciri, a nie ją, i strasznie to wypominała mu w listach, między innymi w tych słynnych listach z tym: mój drogi przyjacielu, czymże zasłużyłam na tak wysokie miejsce na twojej liście, chodzi o drugie miejsce, nie? No to to... Plus to, że chyba pod koniec sagi, albo wy, Pani Jeziora, albo w Wieży Jaskółki, kiedy kontaktowała się z Triss, no to powiedziała, że nigdy tej suce nie wybaczy. Więc tutaj mamy oczywiście inną wersję, są bardzo przyjacielskie, w ogóle się moment, w ogóle wspaniale, a następnie przechodzimy już do kolejnej sceny, kiedy sobie Triss idzie i, moi drodzy, spotyka Istreda, którego tu nie powinno być, ponieważ Istred jest tak naprawdę, no, w mieście, które z elfickiego można przełożyć na polski, że to jest Okruch Lodu. Pamiętacie, może nawet oglądaliście moje streszczenie tutaj opowiadań wiedźmińskich, tam Okruch Lodu, polecam serdecznie. Tak czy siak spotyka Istreda i o czym tutaj sobie gaworzą nasi czarodzieje? Ano o tym, że trzeba zdobyć księgę monolitów, moi drodzy. Tak, to jest to, co trzeba zdobyć. No, Triss tak patrzy, o czym odpierdoli, jaka księga monolitów? A tutaj, no co ty, to ty nie wiesz, nie czytałaś scenariusza? Mniej więcej na takiej zasadzie to wygląda, choć trzeba przyznać, że Istreda nawet lubię, w sensie całkiem przyjemnie gra. Co do Triss też nie mam specjalnych jakichś zastrzeżeń, poza oczywiście castingowymi, o których omówimy sobie kiedyś w podcaście, bo to jest ciekawy wątek, tak samo jak całkiem niedawno wyszedł materiał, czy raczej tekst niejakiego Bagińskiego, który mówił, że no musieliśmy uprościć serial, bo Amerykanie to idioci. No cóż, nie pykło. Nie pykło, panie Bagiński, nie pykło. Nasi bohaterowie, Geralt, Ciri i skądś, nie wiadomo skąd się wziął tu jeszcze Jaskier, postanawiają udać się do Gorzwelen, do Aretuzy generalnie. A
No i postanowią wyruszyć łodzią. Jest to kolejny motyw wzięty z Krwi Elfów, tak na dobrą sprawę, ponieważ, jak sama wspomniała pani Lauren Schmidt-Fistech, książka Czas Pogardy była łatwiejsza do ekranizacji, do przedstawienia, do adaptacji. Dlatego bierze coś z Krwi Elfów, mianowicie podróż promem. Tyle, że tam to było po prostu tak, że Geralt chciał wyruszyć bodajże do Oxenfurtu i przy okazji chciał sobie dorobić i tam zawalczył z pewnym potworem. Były tam ciekawe dosyć dywagacje i rozmowy z profesorami odnośnie potworów i nie tylko, odnośnie czasów współczesnych i tak. Wiecie, takie nudne, filozoficzne rozważania, które w tym serialu nie mogą być, gdyż pamiętajmy, upraszczamy serial, gdyż jest dla Amerykanów, czyli dla idiotów. No i dobra. Trafiają na statek, dogadują się z tym oto jego mościem, że za przepłynięcie z punktu A do B, czyli po prostu teleport na dobrą sprawę, chociaż tutaj dobra, trzeba uczciwie przyznać, że płyną, nie? A nie tak, że weszli, a potem wyszli, nie? Załatwią potwora i to będzie po prostu zapłata za transport. Wszystko pięknie, ładnie, aż dochodzimy, moi drodzy, do momentu, o właśnie, to co było we wstępniaku, tutaj nawet troszeczkę włączę głos i lecimy. O, moi drodzy, a, no piękne! Kto by pomyślał, o, jakiś bard z Nilfgaardu może? No tak się składa, że to jest, musiałem sobie przypomnieć, bo ta postać z tego, co ja sam kojarzę, no to faktycznie ona była przedstawiona, ale to było chujowe, wiemy doskonale, Jaskier. No jest to Marx, Vardo Marx, o. Tak, może dlatego oni używały takich... Takie w sumie myśl mnie taka natchnęła, że może oni tutaj tak dodają Marksa, ponieważ był Marx, nie? A skoro był Marx, to nie Engels, jak Engels, no to Lenin, nie, Lenin to oczywiście komunizm i wszystko jest wspólne. Bardzo luźna myśl, bardzo luźna interpretacja, dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Niemniej trafia się ze swoją trupą i dokucza Jaskrowi, który tutaj jest totalnie wyzbyty ze swojego charakteru. Mam wrażenie, że po prostu, no nie wiem, czy już naprawdę się znudzili tą postacią, czy znudzili się Wiedźminem, czy ogólnie go nie kochają ich, nie, to jest pewne, ale to jest tak słabe, kurwa. O Jezu. Potem mamy rozmowę niejakiego Aladyna z Yennefer. To dosyć ciekawe. To czy Aladyn? No to jest Wilgefortz, ale no nie chcemy tu obrażać Wilgefortza. Wilgefortz jest po prostu zajebistą postacią, zajebistym antagonistą i nie chcielibyśmy go obrażać. No tutaj wspomina, że słuchaj, no całkiem nie ze przemówienie i tak dalej, jen, ale powiem ci, jeżeli znowu coś spierdolisz, a Tisaya będzie musiała po tobie sprzątać, no to ja ci tego nie daruję. A on mówi, nie będzie musiała sprzątać, ja sam posprzątam. A on, widzicie, jaki uśmiechnięty. O, czyli jednak mu się udało, nie? Udało mu się to i jest spoko. Następnie, jeżeli pamiętacie, mamy, pamiętacie w poprzednim materiale, Dijkstra wraz z Filippą, no można się było się domyślić po wysublimowanych tutaj umiejętnościach prowadzenia narracji, no, że oni zorganizowali zamach na królową Redani, żonę Wizimira, która, z tego co pamiętam, to ona wraz z Radą Regencyjną przejęła władzę po śmierci Wizimira, po zamachu na jego życie, ale prawdopodobnie kogo to obchodzi. I mamy tutaj coś takiego. O, idzie sobie orszak, bardzo równo, bardzo tacy zadowoleni. Powiem szczerze, to wygląda, no wygląda jak wygląda. Mamy cały przekrój, prawdopodobnie Redania stała się jakimś obiektem kolonializmu, albo po prostu to są starożytne czasy Stanów Zjednoczonych, mimo że takich czasów nie było. I tu mamy, o, mamy Filippę, bardzo piękną, cudowną, wspaniałą, oraz mamy Dijkstrę, którzy tutaj gadają sobie, że no, zbliża się bal i trzeba się jakoś na to przygotować. I tak dalej, nie? Więc to jest takie pieprzenie, w zasadzie dla samego pieprzenia, nic specjalnego, no, że jesteśmy zajebiści. Potem przechodzimy z powrotem na statek, a na statku tutaj się droczą nasi wspaniali bardowie, który tutaj Jaskier jest taki, jaki widać, a ten drugi jest zajebisty, bo proszę bardzo, nawet tylko mina mówi, że jestem zajebisty i ten wąsik. Wszystko pięknie, fajnie, tutaj się dochodzi do rozmowy odnośnie tego, że no dobra, wysłałaś mnie do Aretuzy, ale ja bym chciała szkolić się też w Wiedźmistwie. No i generalnie, moi drodzy, pokazuje się, szczególnie w tej walce, która zaraz będzie przedstawiona, że ona jest już lepsza od Geralta. W jaki oto sposób? Otóż to, że ona tu mówi, jak
po pierwsze, po falach rozpoznała, jaki to potwór, to raz. Po drugie, przypomniała sobie, jak danego stwora pokonać. I ktoś może powiedzieć, ej, Lukas, co ty pierdolisz? No przecież w Kermoren ją szkolili, więc może coś tam czytała, więc może się dowiedziała, że taki potwór jest. No dobra, no wszystko spoko, tylko że Geralt pewnie też wiedział, co to za potwór, mam takie wrażenie, i raczej powinien wiedzieć więcej, ale no najwidoczniej nie. On już tutaj, już podupadł, no szkoda mi Cavilla, ale życzymy mu, oczywiście trzymam kciuki za Cavilla, żeby mu się udało z Warhammerem 40 tysięcy, bo to może być bardzo ciekawy projekt. Następnie mamy pogrzeb, moi drodzy. Mamy pogrzeb królowej. Ciekawe, jak doczepili jej głowę, to też warto zaznaczyć. W tle również widać Gracjana Rostockiego. Bardzo ci dziękuję widzom na streamie, że wspomnieli mi, że aktorka, czy też kochanka Filipy, pamiętacie z poprzedniego materiału, a jak... Nad wodą fajnie jest, nad wodą... Nie, to sobie włączcie, tylko uprzedzam, to jest dosyć brzydkie. Czy... Chyba, że oglądacie serial, to widzieliście. No, przypomina Gracjana Rostockiego. Mam nadzieję, że Gracjan będzie ubiegał się o jakieś odszkodowanie za kradzież jego wizerunku, bo to jest niedopuszczalne. W trakcie pogrzebu pojawia się Yennefer. Oczywiście teleportem, bo z Aretuzy można się było teleportować. To nie było tak, że w Aretuzie za pomocą, to może dziwnie zabrzmi, ogólnie przez... wieże Mewy, Tor Lara, nie można było wykonywać teleportów, ponieważ sam teleport Tor Lara był spaczony. Jeżeli ktoś chciał się teleportować tak zwyczajnie w pobliżu tej wieży, no to albo gdzieś go rozrywało, albo gdzieś go wywalało w cholerę, nie? Ale najwidoczniej Jen jest zajebista i tyle. I trafia, proszę bardzo, tak o, z dupy po prostu na pogrzeb i zaprasza Filipę Eichardt oraz Dijkstrę. I tu też pada bardzo ciekawy tekst. O, właśnie, dobra, moi drodzy, trafiłem. Jesteśmy rytańskim wywiadem, wiemy, co jadłeś na śniadanie. To jest bardzo ciekawy tekst Dijkstry i normalnie pewnie bym się z nim zgodził, bo to był, wiecie, taki naprawdę potężny umysł do wywiadu. Dijkstra naprawdę, można się od niego uczyć. Tyle, że w tym serialu, mimo że Dijkstra jest całkiem fajną postacią, bardzo przyjemnie się go ogląda, pomimo marnego tekstu, to jednak pragnę zaznaczyć Dijkstra, że w poprzednim materiale no nikt ci nie doniósł o tym, i wiesz, w poprzednim, że królowa tutaj sobie spiskowała wraz z królem z Nilfgaardu. No, wydaje mi się, że to było dosyć łatwe do odgadnięcia, ponieważ delegacja przyjechała do Redanii. Raczej się wyróżnia delegacja Nilfgaardu od takiej zwykłej delegacji i raczej taki nawet najprostszy mistrz wywiadu spokojnie by to odkrył, no ale no nie. I tutaj, proszę bardzo, zarówno Dijkstra, jak i Filipa nie są specjalnie chętni do udziału w balu na Tanet, ale Yennefer wykorzystuje swoją po prostu charyzmę i inteligencję jako takiej najwspanialszej i proszę bardzo, nakłania tego oto mądrego i zasnego króla, który widać po jego licu, że to jest człowiek z autorytetem, którego lękają się i szanują poddani i kochają go. No tutaj widać, że jest po prostu, to jest, no, czuć od niego to wszystko i on, łechtany przez Yennefer, nakazuje Filipie, Dijkstrze i swojemu bratu Radovidowi na udanie się na Tanet, bo wiadomo, tutaj jeśli chodzi o wspaniałego tutaj Radovida, on musiał być, ponieważ no po coś go wsadzili. Wracamy ponownie na statek, gdzie, no właśnie, mamy grajków, mają fajną harmonię, mają nawet fajną, widzicie, o, sobie śpiewają, sobie tutaj tańczą i tak dalej. Ciri, no akurat zgadzam się z nią, żeby się zamknęli, bo tego się nie da słuchać, aż nagle, moi drodzy, wpada potwór. Jaki to potwór, proszę bardzo, oto wspaniały, o, tutaj już Ciri gotowa, proszę bardzo, oto taki potwór. Potwór jak potwór, szczerze mówiąc, szału nie ma i tutaj najlepsza jest walka, bo na początek do walki rusza i Ciri, i Geralt, ale potem pałeczkę przejmuje Ciri, proszę bardzo, widzicie? Tutaj tak wspólnie walczą, Geralt w ogóle nawet się nie chce specjalnie podchodzić, stoi za plecami i proszę bardzo, wszystko pięknie, fajnie, ciach, 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 tutaj mamy taki troszeczkę podobny, nie wiem czy jak wam, ale mi akurat to mi się przypomniało z taką inną sceną, może ją wstawię, może nie, ale to już inna bajka, o, tutaj... I stwór dalej leci, proszę bardzo. Już tutaj, już miał załatwić, ale nagle, proszę, moi drodzy, Ciri wskakuje na kołowrotek i ciach, proszę bardzo. Więc mamy tutaj wspaniałą wiedźminkę, pyk, cudownie, wspaniale, po prostu pięknie to zrobiła. I jeszcze ta mina, moi drodzy, zaraz ją tutaj, o, to po prostu, to jest...
Prawdziwa, silna kobieca postać, prawda, moje drogie panie, jeżeli to oglądacie? Czy czujecie się związane właśnie taką kobiecą solidarnością z Ciri, że czujecie, że to jest właśnie bohaterka, która powinna was reprezentować jako po prostu tą piękniejszą część populacji na Ziemi? Ale może się mylę, może część pań jednak nie chce być reprezentowana przez Ciri? Może. Jen bardzo szybko załatwiła sprawę Wreda. Nie można powiedzieć, że zrobiła to w 5 minut. No wiecie, to jest zupełnie normalne. To nie tak, że inne seriale tego typu, na przykład jak Gra o Tron, ale to nawet niekoniecznie muszą być seriale fantasy, bo to mogą być chociażby, nie wiem, Rodzina Bordziów. No, ogólnie w seriale bądź filmy, które na poważnie zajmują się takimi politycznymi, wiecie, takimi machinacjami i tak dalej, nie? Potrafią robić to całymi sezonami, ale Jen potrafi to zrobić w ciągu 5 minut i chce wrócić sobie do Aretu za pomocą teleportu, ale teleport jest spaczony. Teleport jest spaczony i znajduje tam Geralta, który chciał ją załatwić, a w zasadzie, no, dwóch. No, okazuje się, że to jest iluzja. No co zrobicie? No tak bywa. No tak było. Nie zmyślam. Aż trafia do Aretuzy, że no portal spaczony i w ogóle jest źle. I podczas rozmowy Triss mówi do Jen, że słuchaj, nie możesz tu zostawić Ciri, bo jest niebezpieczeństwo. A ona mówi, nie, będzie tutaj bezpieczna. Nie. Bo tutaj, no elfki mają przejebane. I tak się zastanawiam. Ciri to chyba jest ludzka kobieta, a nie elfka, ale potem i Triss mówi, że ona jest elfką i generalnie wszyscy są elfami. To jest dosyć ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, muszę przyznać, bo szczerze powiedziawszy, jest to troszeczkę dziwne. Przy okazji to jest Sabrina Glewisik, ta blondynka, nawet nie wiedziałem. Dowiedziałem się na jakichś innych materiałach, a później będzie powiedziane, bo na dobrą sprawę nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił do niej po imieniu. No ale, no co zrobicie? Tak bywa. Potem znowu mamy przerzut na Geralta i Ciri, gdzie pada rozmowa tego zamku. Pamiętacie, chyba z poprzedniego, albo nie, chyba dwa odcinki temu, była sytuacja, kiedy Geralt udał się do zamku, do lochu i spotkał tam te kobiety z zbyt długimi szyjami oraz potwora poszywanego z ich ciał. Jak się okazuje, to były elfki, podobnie jak tamta sobowtórka Ciri też jest elfką, bo tu, tak powiedziałem, wszyscy są elfami, Geralt prawdopodobnie też. Bo w sumie nawet to racja, no bo to, czy masz dłuższe uszy, czy nie, nie ma znaczenia, możesz być elfem, to jest rzecz zupełnie naturalna. No i wyłuszcza tu naszej wybrańczyni, no, że ten, kto wynajął Rinca, planuje cię zmanipulować i że tamta dziewczyna ma twoje wspomnienia, a Ciri tak duma, o co mu chodzi? Aż przechodzimy do sceny, powiem szczerze, dosyć dziwnej, mianowicie do Fringilli Vigo. Nie będę tego komentował. Przechodzimy dalej. I co ciekawe, Yennefer wiedziała, że w tym momencie, w tym miejscu i w tym czasie Geralt, Ciri i Jaskier będą w drodze do Aretuzy. To dosyć ciekawe, że akurat to wiedziała, ale to już inna bajka. I mamy po raz kolejny, moi drodzy, fragmencik z książki, tym razem nawet z czasu pogardy, chociaż oczywiście lekko spaczony i uproszczony dla głupich Amerykanów. Otóż tutaj się godzą, wszystko fajnie, cudownie, jak jest to miłe spotkanie. Yennefer mówi do Jaskra, żeby się zaopiekował Ciri, no bo ona jest małą dziewczynką, nie widać tego, szczerze mówiąc. Nie widać tego, ale no niech będzie. I mamy scenę wyjętą właśnie z książki, chociaż nie do końca, bo wiadomo, to jest wszystko spaczone. I jak to wyglądało w oryginale? W oryginale po prostu wyglądało tak, że faktycznie Yennefer i Geralt byli gdzieś w oddali i się wyglądało, jakby się kłócili. Natomiast Jaskier wyłuszczał młodej wtedy, bodajże 12-letniej dziewczynie, że tak naprawdę no to on ją przeprasza, ona jego i sobie tam wszystko tłumaczą i tak dalej. Ciri oczywiście mówiła, że co ty gadasz, przecież się kłócą, ona macha rękami, no ale z racji tego, że Jaskier był doświadczonym mężczyzną i był poetą, więc wiadomo, też trochę koloryzował, ale potrafił po prostu wyczaić ludzkie emocje, a Ciri tego nie potrafiła, bo była mała. A tutaj sobie robią jaja i drażnią i przedrażniają bardziej zarówno Yennefer, jak i Geralta, że ho, 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 ja cię teraz tak wezmę, hu, 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 kurde, zaraz cię do pionu postawię, mówi Yennefer do Geralta, a Geralt mówi, no, wszystko fajnie, zaraz będziesz tutaj, będziesz smokiem, a ja będę świętym Jerzym najeżdżającym kopią na twyn. Dobra, nie będę tego kończył. Jest tak, tak to wygląda, jest to średnie, ale wiadomo, amerykański widz jest głupi. Następnie Jaskier i
Ciri sobie grają w karty, wszystko fajnie. Tutaj bardzo szybko Ciri zasypia. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo czasami jak wracam z pracy i się położę na łóżku, to po prostu zasypiam z automatu. Jestem w stanie zrozumieć, że coś takiego jest, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że nagle do osłonię tylko portalem, bo warto zaznaczyć, to będzie później, że Yennefer jakby zabezpieczyła ten domek bańką. Prawdopodobnie to jest ta sama bańka, w której siedzą i myślą, że są zajebiści. No trafia, o ten oto po prostu jegomość. Skąd on tu wiedział, że tu trafi i tak dalej, nie wiadomo. Ale ta scena tak naprawdę też nie jest do omawiania, ponieważ tutaj, no bym wam pokazał, ale no nie chcę was tutaj... No, to jest po prostu brzydka scena, jak tutaj tych dwóch panów po prostu... No gwałci sagę Sapkowskiego po prostu, więc wolę wam tego nie pokazywać, bo to jest brzydkie, to jest fuj, to jest niedobre. No i przechodzimy sobie do wątku z Franceską, która też jest bardzo, to jest bardzo ciekawy wątek, taki totalnie pozbawiony sensu, mianowicie przychodzi Kahir, bo jak pamiętamy, Kahir został wysłany przez cesarza na specjalną misję. To było na początku, jeżeli nie wspomniałem, to teraz wspominam. No i mają udać się do... Właśnie miał się udać do Franceski i ją zwerbować. Oczywiście Franceska mówi, że myślisz, że łatwo mnie kupić? No łatwo, za pomocą, moi drodzy, tutaj chyba będzie zaraz, czy nie, zaraz to gdzieś było, bardzo łatwo można ją kupić, na dobrą sprawę, za pomocą, oczywiście tego nie trafię w tej chwili, prawda, no bo wiadomo. Jest an offering for your compliance, provisions and weapons. No ale musicie mi wierzyć na słowo. Znaczy nie musicie, możecie po prostu obejrzeć i sami sprawdzić za pomocą skrzynki z jedzeniem. Tutaj chyba nawet, o, za Kahirem po jego lewej stronie nawet idzie właśnie z tą skrzynką. Więc tak łatwo można kupić Franceskę za pomocą jedzenia. To też jest dosyć żałosne, jak tak pomyślimy nad tym, bo z tego co pamiętam, Franceska też jakoś nie była bardzo mocno eksponowana w sadze, ale te momenty, które ona była, no to było widać taką potęgę. Bo pragnę tylko zaznaczyć, że Franceska Findaber była najpiękniejszą kobietą w uniwersum Wiedźmina. I co do samej aktorki, nie można powiedzieć, że jest brzydka, ale czy jest najpiękniejsza? Zdecydowanie nie. Nie, 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 jeszcze w tym stroju, ale bardziej druidzkim. Co ona właśnie tutaj robi? Ona powinna być na Tanet na dobrą sprawę. I tam można być w sojuszu z Wilgefortzem, ale może się mylę. Tutaj to nie jest takie proste, bo... Znaczy jest proste, no bo to jest dla amerykańskiego widza. Natomiast pada tutaj wątek, że kim jest Cirilla Elfów w końcu? No jest wybawicielką, która zaprowadzi nas do domu. Na jakiej podstawie tak twierdzą, nie wiem. Kahir też nie wie. I dlatego rozmowa trwa, jak wygląda, jak wygląda. Potem mamy fajną, no taką scenkę Applegate, który jechał i umarł. I faktycznie został zastrzelony, bo miał jedną informację tutaj przewieźć. Z racji tego, że ma złotą głowę i żelazną dupę, nawet to było powiedziane tutaj w tym odcinku, dlatego powtarzał sobie na głos, żeby wszyscy słyszeli, jaką informację miał przekazać. Potem taka króciutka scena, że mamy Schadkę i Streda z Triss. Nic specjalnego, gadają tylko o monolitach, potem łapią się za ręce, krzyczą sobie bumbaya i mamy światło. Jakieś drzwi, szczerze powiedziawszy, tylko nie wiem, co to są za drzwi. Ale no, że drzwi są. A potem ostatnia scena na dobrą sprawę w tym odcinku, całe szczęście, no to jak Yennefer i Geralt omawiały sprawę tej iluzji, w której była złapana Yennefer, oraz tych eksperymentów, oraz znikaniu uczennic z Tanet. No i tak dumają, kto to może być. I tak dumają. Tak jest, moi drodzy. To był Stregobor. To był Stregobor według ich tutaj knowania, według ich takich pomyślunków niezbyt bystrych zresztą. I teraz, skoro już wiedzą, kto to jest ten zły, bo wiadomo, potem będzie taki plot twist, że to nie będzie Stregobor, ponieważ Stregobor powinien być w Kowisze, ponieważ on wystąpił tylko w jednym opowiadaniu, podobnie jak Istred. No i szykują się na bal, moi drodzy, szykują się na bal. Oczywiście pokazany jest Istred jako ten zły. Proszę bardzo, tu mamy nawet Triss. Ja pierdolę, widzieliście to? Jak powiedziałem, Triss tutaj ciągle eksponuje swoje blizny z sodem. To jest bez sensu. Zresztą powiem wam szczerze, że początkowo nawet jej nie poznałem. I tu też jest bardzo ważna ciekawostka, bo na Tanet była rozmowa Yennefer i Triss, gdzie Yen bardzo krótko ustawiła Triss co do relacji Triss-Geralt, nie? Że lepiej spierdalaj, znaczy nie było to powiedziane wprost, ale lepiej spierdalaj, bo uwierz mi,
załatwię cię. No i Triss wtedy odpuściła dosyć mocno. Przestraszyła się Jen, ponieważ pragnę przypomnieć, że Jen, mimo że jej osobiście nie lubię, no to jednak to jest postać silna. A tutaj, no taka uległa. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ opowiadanie o Kruchu Lodu, Istred, jak się okazało, był kochankiem Yennefer, więc tutaj Triss nie dość, że najpierw chciała uwieść Geralta, to jeszcze teraz w zasadzie byłego kochanka Yennefer sobie znalazła Istreda, więc dosyć ironiczne, trzeba przyznać. Ironic. No więc mamy tutaj taką parę, tu mamy oczywiście Stergobora, który jest zły, mamy oczywiście parkę Tisaya i Vilgefortz, proszę bardzo. Wspaniała para, no cudowna. Oraz mamy naszą wspaniałą parę i tak to się kończy, a kończy się to taką charakterystyczną muzyką, takie tu-du-du, tu-du-du i zaraz to może ją pokażę. I koniec tego odcinka, tak to wygląda. Już się nie mogę doczekać następnego, powiem szczerze, naprawdę nie mogę się doczekać następnego. Odcinka cudowny, zaraz wyszedł napisy końcowe, proszę bardzo. Wersje różne językowe. No, o, jeszcze taki. Co kto lubi, bo wiadomo. Series created by Lauren Schmidt-Fistech. No i tak to się kończy. Zapraszam na następny materiał. Może się nawet pojawi wcześniej, a może później. Nie będę opiecywał. Nie chce mi się. No nic. Trzymajcie się, moi drodzy. I na razie.